Dzień dobry. W dzisiejszym specjalnym materiale chciałbym przedstawić Wam trzy kluby do kariery w grze Football Manager 2019, której premiera nadchodzi naprawdę wielkimi krokami. Oczywiście te propozycje będą oparte na mojej prywatnej opinii i ja prawdopodobnie po podobne kluby w nowej części Football Managera będę jak najbardziej sięgał. Na pierwszy rzut ląduje Real Betis, hiszpański klub, który już od kilku lat kreśli swoje mocarstwowe plany, począwszy bodajże od tego momentu, kiedy ściągnęli Rafaela van der Warta i on oznajmił, że przyszedł do Sevilli, żeby, żeby wygrać Mistrzostwo Hiszpanii, co było raczej bardziej żartobliwym określeniem. Następnie mieliśmy bardzo dobry transfer Marka Bartry z Borussii Dortmund i w tym właśnie sezonie Real Betis na sezon 2018-19 dokonał naprawdę poważnych wzmocnień. Zacznijmy może od tego, że bierze ten zespół udział w rozgrywkach Ligi Europejskiej w tym sezonie, po tym jak zajął w poprzednim szóste bardzo wysokie miejsce w tabeli, również przez ekspertów na ten sezon jest określany nawet jako zespół, który może walczyć o miejsce w top 4, co jest na pewno pozytywną wiadomością dla kibiców klubu Sewilli, jeżeli chodzi o Personalia, mamy tutaj oczywiście nowego zawodnika w postaci Williama Karwali, ściągniętego oczywiście ze Sportingu, rewelacyjne wzmocnienie Betisu, którym naprawdę byłem mocno zaskoczony, bardzo dobry defensywny pomocnik, wspomniano oczywiście Mark Bartra, również Betis dokonał dwóch no, poważnych wzmocnień na bramce, przede wszystkim ściągając Paulo Lopeza, bodajże za darmo z Espaniolu, to jest człowiek, który oczywiście swego czasu z tego co pamiętam, pamiętam powstrzymał w jednym ze spotkań wielką Barcelonę, następnie jako drugiego bramkarza mamy Joela Roblesa 28-letniego Hiszpana ściągniętego z Evertonu, również z tego co się orientuję za darmo, więc mamy dobrą rywalizację na pozycji golkipera mamy jednego z bohaterów mundialu dla Japończyków, czyli Takashiego Inui który może nam zamieszać dzięki swojemu relacyjnemu dribblingowi oraz przyspieszeniu na lewym skrzydle. Dlatego pierwszy z klubów, który postanowiłem polecić jest właśnie Real Betis. I jeżeli macie jeszcze jakieś swoje argumenty przemawiające właśnie za drużyną z Sewilli, możecie śmiało o nich napisać w komentarzach. Zespół numer dwa to świeżo upieczony Benjaminek Premier League, mowa oczywiście o Wolverhampton Wanderers, zespół, który podoba mi się głównie z jednego powodu, który, o którym na pewno już dobrze wiecie. Przede wszystkim wiecie, że jestem niejako zboczony na, na punkcie między innymi na w klubach, które prowadzę, lubię mieć jednolite, jednolite kadry w moich klubach i na pewno projekt o nazwie Wolverhampton będzie mi w kolejnym FM-ie odpowiadał. Głównie oczywiście dlatego, że Wolverhampton postawiło na portugalski zdecydowanie portugalski zaciąg. W tym. Świeżo upieczonym właśnie Beniaminku Premier League jest prawdopodobnie więcej portugalskich zawodników niż w niejednym portugalskim klubie. Nowym zawodnikiem Wolverhampton został m.in. Rui Patricio, czyli bardzo doświadczony no i bardzo dobry 31-letni goalkeeper. Również mamy na pozycji ofensywnego pomocnika Diogo Jotę, który może siać spustoszenie w defensywie, defensywach klubów. Z Premier League mamy rewelacyjnego Rubena Nevesa, który w poprzednich FM-ach był jednym z największych Wonder Kidów i udowadnia tylko swoją jakość również w rzeczywistości, ponieważ o, dokładnie oglądałem jego występ w pierwszej kolejce Premier League, gdzie zaliczył bramkę i asystę. Naprawdę robił niesamowitą robotę 22-letni portugalski środkowy pomocnik. Do tego mamy oczywiście jeszcze Jao Mutinho i dobrze znanego nam z kariery. W Celcie Vigo Honego, który może grać zarówno na prawej, na lewej, jak i na środku obrony mamy Iwana Cavaleiro i już tam na dole gdzieś błysnął mi, błysnęło mi nazwisko Adamy Traore, którego rewelacyjnie wspominam z jednej z moich karier w legii Warszawa, gdzieś tam w FM 15-14, dokładnie już tego nie pamiętam, ale na pewno jest to taki mocno sentymentalny dla mnie zawodnik. Dlatego klubem numer dwa. Który wam polecam do kariery w FM19 jest właśnie Wolverhampton. I czas na zespół numer 3, jak już dobrze widzicie, jest to. Inter, Inter z Mediolanu, jeden z najbardziej legendarnych zespołów na świecie, który absolutnie wygrał to okienko transferowe, chociaż no, może to jest zbyt mocno powiedziane, ale okienko w wykonaniu właśnie Mediolanczyków było wprost, rewelacyjnie, rewelacyjne. Przede wszystkim pozyskali z zespołu ROMY według mnie najlepszego pomocnika długodystansowego w grze, czyli Radzie Nangolana. To jest chyba piłkarz przez którego naprawdę w pewnym momencie trwania przygody z fm 19 sięgnę właśnie po zespół Interu. To jest koleś, który potrafi bronić, atakować, strzelać gole, ratować w beznadziejnych w defensywie sytuacjach. Następnie mamy rewelacyjnie zakontraktowanego Stefana de Vrij'a, rewelacyjnie, ponieważ za darmo z tego, co się orientuję, 27-letni Holender obdarzony rewelacyjnymi, za często powtarzam to słowo, obdarzony bardzo dobrymi atrybutami. Technicznymi oraz fizycznymi, no tak mówię, jakby do psychiki można było się do czegoś doczepić, ale w psychice również wszystko jest jak na najlepszym poziomie w przypadku Stefana De więc mamy tutaj naprawdę poważnego kocura na środku obrony. Do tego oczywiście jest między innymi Miranda, więc tam na pewno problemu nie będzie. Jest Samir Handanowicz, który słynie z tego futbol że ma refleks na poziomie 20, ale mniej o nim, ponieważ jest również tutaj Balde Keita wypożyczony świeżo z a jest Monaco Senegalczyk, który głównie w FM-ie słynął z bycia Wonderkidem właśnie w trakcie swojej przygody w Lazio. Do tego mamy oczywiście na skrzydle Iwana Perisicia, jednego z najlepszych napastników całej grze, czyli Mauro Icardiego, Milano Skliniara, Brozowicia, czyli mamy tutaj krótko mówiąc pakę, oczywiście jeszcze Antonio Candreva, jeden z moich ulubionych prawych skrzydłowych. Mamy tutaj pakę, którą co najmniej można ugrać już w pierwszym sezonie Mistrzostwo Włoch, a oczywiście najważniejsza wiadomość jest taka, że Inter po kilku latach przerwy wraca do Wielkiej Ligi Mistrzów przez to, że w poprzednim sezonie zajął no, dość fartownie czwarte miejsce, ponieważ miał tyle samo punktów. co zespół Lazio. I to wszystko jeżeli chodzi o ten krótki materiał pokazowy, który miał Wam podrzucić kilka pomysłów na karierę w zbliżającym się Football Managerze 2019. Oczywiście jeżeli chcielibyście zobaczyć na kanale więcej filmów tego typu, możecie taką chęć wyrazić w komentarzach albo oceniając ten właśnie materiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć!